Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. Witamy publiczność zgromadzoną w Teatrze Polskim. Witamy widzów TVP Kultura na uroczystej gali wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Ja nazywam się Katarzyna Janowska i reprezentuję TVP Kultura. Ja nazywam się Andrzej Franaszek i mam zaszczyt być sekretarzem jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Powitamy jeszcze bardzo gorąco pana Jacka Kozłowskiego, wojewodę mazowieckiego. Witamy pana wojewodę. Panią Iwonę Śledzińską-Katarasińską, przewodniczącą Komisji Sejmowej do Spraw Mediów. Ważna komisja dla nas. Witamy. Pana prezesa Telewizji Polskiej, Juliusza Brauna. Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam, panie prezesie. I jak telewizja, to i radio pana Andrzeja Siedzieniewskiego, prezesa Radia Polskiego. Witamy bardzo gorąco. Ta lista osób, które zaszczyciły dzisiejszą uroczystość, jest oczywiście o wiele dłuższa, ale nie będziemy wymieniać wszystkich nazwisk. Proszę nam to wybaczyć. Zwłaszcza, że głównym bohaterem dzisiejszego spotkania jest tak naprawdę poezja. Ta poezja, która pomaga nam na co dzień w naszych miłościach i rozpaczach, ale także ta, która potyka się z historią i z polityką. Zwłaszcza dzisiaj może przypominamy sobie o tej jej roli, kiedy za naszej wschodniej granicy dochodzą nas coraz bardziej dramatyczne wiadomości, kiedy historia znów, jak to mówił Gustaw Herling-Grudziński, bywa spuszczona z łańcucha. No właśnie, ten wieczór nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, tuż obok. Ja chciałam przypomnieć słowa Zbigniewa Herberta z wiersza, który skierował do powstańców węgierskich w 1956 roku. Stoimy na granicy, wyciągamy ręce i wielki sznur z powietrza wiążemy bracia dla was. Jak widać, poezja prawdziwa i wielka, jest ważna w każdym momencie historycznym. Rok 2014 jest rokiem szczególnym. To dziesięciolecie naszego przystąpienia do Unii, 15-lecie wstąpienia do NATO i w końcu 25. rocznica, przełomowa dla nas rocznica pierwszych wolnych wyborów. W kontekście właśnie tego, co dzieje się dzisiaj w polityce, widać, że jak mawiał Jan Nowak Jeziorański z Janem Józefem Lipskim. To cud historii. Cud historii, który zdarza się raz na być może wiek. A ponieważ to cud, to warto się nim cieszyć i warto go pielęgnować. I warto o nim pamiętać, bo mogło go nie być. W latach 80. poezja Zbigniewa Herberta była przesłaniem. Była moralnym drogowskazem dla wielu. Drogowskazem, dzięki któremu wielu z nas przetrwało przy wartościach dla niego ważnych. O przyszłej Polsce Zbigniew Herbert w 81 roku pisał. Chciałbym moim współplemieńcom życzyć cierpliwości, wiary w rozsądek, poniechania różnych urazów, a także wytrwałości w domaganiu się o sprawiedliwość i nieustępliwości wobec zła. Jesteśmy przecież wykonawcami testamentu ludzi, którzy byli przed nami. I jeśli go nie zrealizujemy, to będzie prawdziwa, bo moralna klęska. Pytanie, jak wywiązujemy się dzisiaj z tego testamentu? Pytanie bardzo zobowiązujące. Miejmy jedynie nadzieję, że Zbigniew Herbert nie byłby tak całkowicie z nas niezadowolony. Ale też, jak Państwo wiecie, żyjemy w czasach chyba bardziej skomplikowanych, gdzie niejednokrotnie trudniej jest nam rozróżniać wartości, gdzie bardziej miesza się dobro i zło. Sam Herbert, jak się wydaje, bardzo wcześnie posiadł jakąś taką instynktowną zdolność tego rozróżnienia. Być może również pomocne mu były studia filozoficzne, a tak naprawdę kontakt z jego duchowym, intelektualnym mistrzem, profesorem Henrykiem Elsenbergiem. To właśnie Henrykowi Elsenbergowi jest dedykowany znany i bardzo piękny wiersz do Marka Aurelego. Ten wiersz, którym się spotyka i herbertowska fascynacja antykiem, i bardzo wyraźna, konkretna diagnoza polityczna i pewien po prostu gest międzyludzkiej empatii, czułości. Ten wiersz przypomnimy Państwu w wykonaniu nieżyjącego już niestety Przemysława Gintrowskiego, legendarnego barda. Zbigniew Herbert napisał do niego kiedyś kartkę pocztową z charakterystycznym dla niej poczuciem humoru. Kartka przedstawiała pomnik Chopina w łazienkach oczywiście, a podpis brzmiał: Zbigniew Herbert, tekściarz pana Gintrowskiego. Zapraszamy. Thank you.
dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwoń, którego nie zna twa łacina. To lęk odwieczny, ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić. Zwycięży, słyszysz szum, to przypływ zburzy twe litery, żywiołów niewstrzymany nurt, aż runą świata ściany cztery, ściany cztery. Cóż nam na wietrze drżeć i znów w popioły chuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Łza się wokół kręci, oglądając te zdjęcia, kiedy widzi się solidarnie razem poetę obok tych, którzy obalali komunizm, którzy rozwalali mury. Widać, że słowa i poezja to było to, co w Polsce najważniejsze. Jaki piękny zestaw twarzy. Nie zawsze łatwo nam jest je rozpoznać dzisiaj. Zbigniew... No nam chyba jeszcze łatwo, Andrzeju. Nie, no jesteśmy tak młodzi, że nie pamiętamy przecież. Zbigniew Herbert kiedyś napisał o spotkaniu z Lechem Wałęsą, w czasie którego pełnił funkcję właśnie porządkowego, że była to bardzo piękna uroczystość i bardzo był dumny ze swojej roli. Proszę Państwa, ja chciałam tylko przypomnieć, że nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, która przyznawana jest w tym roku po raz drugi, objął swoim patronatem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Pana prezydenta nie ma dzisiaj z nami, kłaniamy się panu prezydentowi z tego miejsca, ale przysłał list specjalny. Andrzej męskim głosem odczyta ten list. Postaram się stanąć na wysokości zadania. Z góry przepraszam za ułomność wszelką. Ten list częściowo jest adresowany bezpośrednio do tegorocznego laureata, więc przekażemy go później laureatowi. Natomiast fragment bardziej dla nas, jak sądzę, przeznaczony, brzmi jak następuje. Kiedy zdarza się, że brakuje słów, ludzie zaczynają mówić językiem poetów. Doświadczyliśmy tego w Polsce w okresach totalitaryzmów. W latach 80. mówiliśmy językiem Herberta, Różewicza, Miłosza. Wydawało nam się wówczas, że jesteśmy tylko pionkami na szachownicy dziejów. I właśnie wtedy poezja uczyła nas, jak w te szachy grać. Tamtą partię wygraliśmy, odzyskując niepodległość po raz drugi w XX wieku. Obchodząc jubileusz 25-lecia wolności, cieszymy się, że w suwerennej i demokratycznej Polsce przyznawana jest nagroda imienia Zbigniewa Herberta, niezłomnego herolda wolności, że obalone zostały dyktatury i runęła żelazna kurtyna, która do niedawna dzieliła Europę i świat.
Dziś stoją przed nami nowe wyzwania, ale uniwersalne wartości, w obronie których zabierali głos poeci różnych pokoleń i różnych narodowości, nie tracą na znaczeniu. Podpis odręczny, prawdziwy, Bronisław Komorowski. Zgadza się. Mnie się podobało, przynajmniej to jak przeczytałeś, ale list oczywiście przypomina też. Przypomina się wiersz Grapa na Cogito tutaj. Proszę Państwa, teraz zapraszamy na scenę panią Małgorzatę Milanowską, minister, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która jest partnerem tej nagrody. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana Zdrojewskiego. To dla mnie wielki honor i zaszczyt, bo okazja rzeczywiście nadzwyczajna. Wszyscy tutaj zebrani i widzowie przed kamerami mają dzisiaj rzadką okazję w publicznych okolicznościach wspomnieć naprawdę głęboko od serca Zbigniewa Herberta. Człowieka, który zostawił nam swoją poezję, wielką, mądrą, uczącą patriotyzmu, uczącą nas bezkompromisowości i trwania przy swoich poglądach, który prowadził nas ku wolności i który uczył nas, jak być prawdziwym Polakiem. Dlatego chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Fundacji, wszystkim bliskim Zbigniewa Herberta, osobom, które zaangażowały się w utworzenie tej nagrody, powołanie jej, jury, które wyłania osobę nagrodzoną już drugi raz w tym roku. Ale przecież to jest dopiero rozpoczęta długa droga przed nami, bo następne lata przyniosą na pewno następnych nagrodzonych. I przede wszystkim także Fundacji Orlenu, która zechciała się tą nagrodę ufundować, bo to nie tylko słowa i nie tylko znaki, ale także wymierne wartości materialne, które dla poety w każdej rzeczywistości, nawet najlepszej i najszczęśliwszej, zawsze są istotnym wsparciem dla jego twórczości. Dlatego bardzo dziękuję za wszystko, co się wydarza dzisiaj i cieszę się, że mogę z Państwem przeżywać ten wielki dzień. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani minister. Ja w imieniu Fundacji przebiegle powiem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od początku naszego istnienia nas bardzo szczodrze wspiera i mamy nadzieję, że to się nie zmieni w przyszłości. Proszę Państwa, w zeszłym roku Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta została przyznana po raz pierwszy. Jej laureatem został wtedy amerykański poeta i tłumacz W.S. Merwin. Podobnie zresztą jak autor Barbarzyńcy w ogrodzie i Martwej natury z Wędzidłem, zafascynowany kulturą europejską, ale także poeta takiej społecznej, politycznej pasji, a także troski o środowisko naturalne. Poeta mieszkający na Hawajach, a swoje nagrody i honoraria przeznaczający na odbudowę lasów tropikalnych. Edward Hirsch, jeden z jurorów Nagrody Herberta, powiedział o Merwinie, że jest to ten sprawiedliwy, dzięki któremu możemy mieć nadzieję na lepszą przyszłość naszej planety. No więc przypomnijmy sylwetkę W.S. Merwina. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta, przyznawana przez jury złożone z wybitnych, światowych twórców i znawców literatury, jest pierwszą tego typu nagrodą o zasięgu światowym wręczaną w Polsce. Jej celem jest wyróżnianie wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych, nawiązujących do świata wartości, wokół których grawitowała twórczość Herberta. Nagroda ma równocześnie podkreślić wkład kultury polskiej XX wieku, w szczególności poezji, w rozwój literatury światowej. Ubiegłoroczny laureat Nagrody Herberta, William Stanley Merwin, należy do grona najwybitniejszych współczesnych poetów amerykańskich. Ma na koncie dziesiątki książek poetyckich i prozatorskich oraz tłumaczeń. Jest m.in. autorem angielskich przekładów Dantego, Mandelsztama, Nerudy i Garcia Lorki. Merwin przeszedł ewolucję od formy klasycyzującej, wykorzystującej wątki mitologiczne, aż do poezji wyciszonej, medytacyjnej, zafascynowanej buddyzmem i głęboką ekologią. Poeta znany jest ze swojej działalności pacyfistycznej. Protestował m.in. przeciwko wojnom w Wietnamie, Iraku i Afganistanie. W roku 1976 przeniósł się na Hawaje, by studiować buddyzm Zen. Zamieszkał na wyspie Maui, gdzie hoduje ponad 800 rzadkich gatunków palm i drzew zagrożonych wyginięciem.
tym wypadku słowa o poezji, które jest jak uprawianie ogrodu, nabierają pewnej konkretności. Ja tylko gwoli wyjaśnienia. Od początku gali dzisiejszego wieczoru towarzyszą nam rysunki Andrzeja Dudzińskiego, malarza, ilustratora. Andrzej jest z nami. Andrzeju, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Machamy. Wielkie brawa. W loży. Te rysunki miały swoją premierę w latach 80., między innymi na łamach New York Timesa, i towarzyszyły tekstom, które dziennikarze amerykańscy pisali o latach przełomu w Polsce. Ale wracamy oczywiście do Zbigniewa Herberta i do poezji, do wielkiego patrona tej nagrody. W jednym z wywiadów Zbigniew Herbert powiedział: pisanie wierszy jest po to, żeby kogoś uratować, zbawić w jakimś sensie. Wyjaśniał to także w liście do Czesława Miłosza. Chciałem w swoich wierszach komuś pomóc, jeśli nie ocalić. I marzyłem o tym, żeby pozostał po mnie jakiś fresk w kościele. No, fresku chyba jeszcze nie ma, ale kościół, jak wiemy, w Polsce jest bardzo otwarty, więc wszystko się może zdarzyć. Natomiast pozostały wiersze. Pozostały wiersze, pozostała nasza pamięć, a także świadomość, że pewnie mało który z dzisiejszych poetów odważyłby się tak poważnie potraktować swoje własne zadania. Może szkoda. Natomiast przypomnijmy również o tym, że, no właśnie, przypomnijmy nie bez przyczyny, jak Państwo widzicie, że sam Herbert bardzo lubił podkreślać splątane korzenie swojej rodziny, korzenie, w której mieszały się dopływy polskie, austriackie, angielskie, a także być może ormiańskie. Polska nigdy dla niego nie była krajem jednego języka, jednego narodu czy jednej religii. Dzisiaj taka Polska, można powiedzieć, tworzy się na nowo dzięki osobom, które osiedlają się w naszym kraju, dzięki migrantom. A przed państwem Ify Ude, piosenkarka o korzeniach polsko-nigeryjskich, która zaprezentuje państwu swoją interpretację wiersza Dom Zbigniewa Herberta. Towarzyszy jej na gitarze pan Michał Chęć. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, proszę państwa, dodajmy. Kwadrat pustej przestrzeni pod nieobecną gwiazdą. Dom był lunetą dzieciństwa, dom był skórą wzruszenia, policzkiem siostry gałęzią drzewa. Policzek stmuchnął płomień, gałąź przekreślił pocisk, nad sypkim popiołem gniazda piosenka bezdomnej piechoty. Siostry, liść umarłego drzewa.
Dziękujemy bardzo. Oni jeszcze do nas wrócą. Skończenie polonistyki jednak nie przekreśla wszystkiego, jak się okazuje. Zbigniew Herbert cenił sobie bardzo przyjaźnie z poetami. Jedna z nich, czyli przyjaźń z Arturem Międzyrzeckim i z Julią Hartwig, parą poetów, przetrwała ponad pół wieku. Katarzyna Herbertowa napisała gdzieś we swoich pamiętnikach: wieczorem zastanawiamy się, z kim to podróżowalibyśmy najchętniej i wtedy nieodmiennie nieubłagany wyrok spada na was. Tak z wami i tylko z wami. Czyli podróż z Herbertami to był wyrok, ale rozumiem, że do zniesienia. Panowie natomiast rozmawiali nie tylko o poezji, ale wieczorami, luźnymi wieczorami, śpiewali piosenki ułańskie. Chcesz po prostu powiedzieć, że na imprezach śpiewali chętnie piosenki, tak? Gdzie te legionowe, prywatki, właśnie, ułańskie. Gdzie te prywatki, podczas których śpiewało się legionowe piosenki? Ja jeszcze takie pamiętam. Ale w związku z tym, po śmierci Artura Międzyrzeckiego, Zbigniew Herbert napisał bardzo piękny wiersz, jego finał. A teraz śmiech pomyśleć, w aniołów śpiewasz chórze, skryty światłością wielką, światłością niepojętą. I tak konkret zamienia się w eschatologię, tak byśmy powiedzieli. Także inni przyjaciele, którzy zaraz zostaną tutaj wspomniani, Zbigniewa Herberta, stali się adresatami jego wierszy. Pamiętamy, jak sądzę, pamiętamy wiersz do Ryszarda Krynickiego, List, czy widokówka od Adama Zagajewskiego. Dwa osobiste i rzeczywiście ważne też wiersze Zbigniewa Herberta. Mam nadzieję, że Adam Zagajewski jest tutaj z nami, dostrzegam jego sylwetkę, tam właśnie, witaj. Niedawno w archiwum Zbigniewa Herberta w Bibliotece Narodowej odnaleziono jeszcze jeden wiersz poświęcony Michaelowi Kriegerowi, niemieckiemu poecie i wydawcy, przyjacielowi Herberta, wiersz mówiący między innymi o tym, że właśnie taki gest przyjaźni jest możliwy mimo historycznych, nieraz bardzo bolesnych, jak wiadomo, doświadczeń. Zapraszamy Państwa na krótkie wspomnienie. Zbigniewa Herberta wspominają jego przyjaciele, których zaprosiliśmy do gabinetu Zbigniewa Herberta, a trzeba wiedzieć, że Katarzyna Herbertowa nie zmieniła niczego w tym gabinecie od śmierci poety. To dla mnie prawdziwie święta chwila. Siedzieć na fotelu, który należał do Zbigniewa Herberta. Zawsze myślę o nim jako o kimś, czyje dzieciństwo, czy pierwsza młodość było zrujnowane przez wojnę, przez wejście naprzód wojsk sowieckich, potem niemieckich. To mnie fascynuje, właśnie te lata jeszcze we Lwowie, kiedy on na pewno już miał te zainteresowania, już pasjonował się malarstwem włoskim, a za oknem działy się straszne rzeczy. I to jest jakby początek jego wyobraźni właśnie, ten kontrast, nieustający kontrast między pięknem, między porządkiem zapisanym w albumach malarskich, a terrorem. I wielkość jego poezji na tym polega, że tam nigdy to piękno nie jest takie dostojne i właśnie akademickie, tylko zawsze jest pomyślane jako zapora przeciwko barbarzyństwu. As you can imagine, it was not so easy. Można sobie wyobrazić, że dla poety jego generacji nawiązanie przyjacielskich relacji z pisarzami i intelektualistami z Niemiec nie było łatwe. Jednak wydaje mi się, że w nim od samego początku była pewna gotowość na przyjaźń. Słynął z tego, że rozśmieszał wszystkich. Jak za młodu przebierał się, wiem, że kiedyś się za cygankę przebrał i uwielbiał odgrywać rolę właśnie takiego uroczego, dowcipnego człowieka, który, i z wielkim sukcesem, bo to mu się zawsze udawało. Najbardziej pamiętam nasze pierwsze spotkanie w stanie wojennym. Pamiętam ze wzruszeniem do dzisiaj, jak Zbigniew Herbert podarował mi wtedy kilka książek, bardzo różnych, bo w tym czasie zrobił porządek w swojej bibliotece. Ja przywiozłem jedną z nich, bo jest to
książeczka, która się nazywa Marzenie Antka Radonia. I to jest książeczka, która się ukazała w bibliotece PKO w roku 1936. Czyli nakładem pocztowej kasy oszczędności kochanemu Rusiowi, zachętą do systematycznego i wytrwałego oszczędzania Zbigniew. I wziąłem sobie to do serca. Nieraz tak bywało, że wiedzieliśmy, że on przyjdzie i zostawiało mu się obiad w takiej nietypowej porze, bo było wiadomo, że Zbyszek się karmi jak u mnie. On był naprawdę wtedy bardzo, miał trudne warunki. Nie było tak nigdy, że Zbyszek przychodził i na przykład milczał. To nie dlatego, że on dużo mówił, tylko po prostu lubił się wypowiadać na różne tematy, ale bardzo często robił to w sposób taki paradoksalny. Właściwie rozśmieszając nas poważnym tematem. To jest umiejętność, którą rzadko kto posiada. Shortly before his death, when I saw him, I asked him, Zbigniew. Na krótko przed śmiercią zapytałem go, Zbigniew, co chciałbyś przenieść z wieku XX w wiek XXI? And his answer was, odpowiedział, Höflichkeit, uprzejmość. Means politeness. So he was, czasami wyglądał niczym Buddę uprzejmości. Był połączeniem błyskotliwości, inteligencji i refleksu. To wszystko szło w parze z przyjaźnią. Nie mogło być lepiej. Thank you.
Proszę Państwa, namawiamy do zdyscyplinowania się i przypilnowania swoich myśli, żeby jednak żwawo się ruszały w miarę możliwości. To był wiersz Pan Cogito, a ruch myśli. My się też starajmy. Ja tylko się zastanawiam, czy marzenie Zbigniewa Herberta, o którym była mowa, żeby uprzejmość przeniosła się w XXI wiek, czy się zrealizowało? Co do tego mam największe wątpliwości. No, to zależy. Ty jesteś dla mnie bardzo uprzejmy, ja to doceniam. Natomiast ja, wykraczając poza zasadę uprzejmości... Jestem w pracy. No tak. Pomyślałem, że sprawę oszczędzania przez Ryszarda Krynickiego omówimy po zakończeniu z Krystyną Krynicką. Dowiemy się, jak to jest naprawdę. Proszę Państwa, nie byłoby tego wieczoru, gdyby nie fundacja imienia Zbigniewa Herberta, a ja śmiem dodać, że gdyby nie jej prezeska, czyli pani Maria Dzieduszycka. Zapraszamy panią prezes na scenę. Pan Cogito chciałby być pośrednikiem wolności, trzymać sznur ucieczki, przemycać gryps, dawać znak, zaufać sercu, czystemu odruchowi sympatii. Szanowni Państwo, przyznając Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta, pragniemy wyróżnić wybitnego twórcę, ale także podkreślić, że troska o wolność, uwaga, z jaką autor pana Cogito zwracał się ku pojedynczemu człowiekowi, ukazując nam to, co w każdym z nas jest jedyne i niepowtarzalne, to cechy potrzebne dzisiejszej poezji, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Cieszymy się, że jury wybrało laureata, którego twórczość reprezentuje te wartości. Obecny rok, gdy świętujemy rocznicę tak ważne w naszej najnowszej historii, to także rok, w którym będziemy obchodzić 90. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta. Z tej okazji nasza fundacja wraz z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki przygotowuje w dniach 27-29 października sympozjum, podczas którego pisarze, poeci, uczeni, ale także osoby odpowiedzialne za sprawy publiczne będą wspólnie zastanawiali się nad tym, jaką rolę może odgrywać poezja w naszym pojmowaniu rzeczywistości, duchowości i historii. Wszystkie te działania fundacji, a także dzisiejsza uroczystość są możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. W tym momencie chciałabym również podziękować za obecność ministrowi, obecność tutaj z nami dzisiaj wieczorem, ministrowi z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panu Maciejowi Klimczakowi. Cieszymy się, że pan minister do nas dojechał i jest tutaj z nami. Pragnę również gorąco podziękować sponsorowi nagrody imienia Zbigniewa Herberta, firmie PKN Orlen. Serdecznie dziękuję za współpracę Instytutowi Książki, Bibliotece Narodowej, Instytutowi Adama Mickiewicza i Teatrowi Polskiemu, a także naszym partnerom medialnym, Polskiemu Radiu i TVP Kultura. Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki dziękujemy za obsługę prawną. Za każdą z nas w tych instytucji stoją konkretne osoby, które w bardzo konkretny sposób wspierają naszą działalność. Są też osoby prywatne, które od początku istnienia fundacji wspierają nas, doradzają i pomagają. Niestety nie jestem w stanie wszystkich tych osób wymienić teraz, ale każdemu z Państwa bardzo serdecznie dziękuję za to, że dzięki Wam fundacja może działać. I na koniec wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję do pani Katarzyny Herbert i wszystkich członków Rady Fundacji imienia Zbigniewa Herberta, bez których zarząd na pewno by sobie nie poradził. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie.
na dzisiejszy wieczór. Dziękuję bardzo. Że tak z brawurą podwładnego powiem, dziękujemy Marysiu. Zbliżamy się do momentu kulminacyjnego dzisiejszego wieczoru, czyli do wręczenia nagrody. I w związku z tym zapraszamy na scenę Lidię Dimkowską, urodzoną w Macedonii, a dziś mieszkającą we Słowenii, poetkę, tłumaczkę, redaktorkę pism literackich, a dla nas dzisiaj przede wszystkim członkinię jury nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Za chwilę dowiemy się dzięki niej, kto został laureatem tegorocznym tej nagrody, czy też powiedzmy raczej usłyszymy to oficjalnie. A jeszcze przypomnę, że oprócz Lidii w skład tego jury weszli wspomniani już tutaj Edward Hirsch i Michael Krieger, a także Jarosław Mikołajewski, który z pewnością jest gdzieś z nami na widowni. Tak, rzeczywiście tam jest. Witamy cię, Jarku, bardzo gorąco. Oraz Jaume Valcorba-Plana, Agneta Plejel oraz Tomasz Węclowa. A przed Państwem Lidia Dimkowska. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo proszę. Nazwisko laureata. Charles Simic. Brawo, czekaliśmy na to. To się nazywa esencjonalne wystąpienie. Panią poprosimy o pozostanie, zanim zaprosimy laureata na scenę. Bardzo proszę, zobaczcie Państwo krótki materiał filmowy o nim. Charles Simic, urodzony w 1938 roku w Belgradzie, to poeta, którego z Herbertem łączy głębokie pokrewieństwo wynikające z doświadczenia horroru historii XX wieku. Dzieciństwo poety naznaczyła trauma inwazji Niemiec hitlerowskich na Jugosławię. Na początku lat 50. rodzinie Simica udało się przedostać z komunistycznej Jugosławii do Stanów Zjednoczonych. Młody Charles zdobywał wykształcenie w chicagowskich szkołach wieczorowych. Za dnia zarabiał na życie pracując jako sprzedawca, malarz pokojowy czy kasjer. W 1967 roku ukazał się jego debiut poetycki What the Grass Says. Od tego czasu Simic opublikował dziesiątki tomów wierszy, esejów i przekładów. Jego dorobek jest imponujący. Każdego roku do druku trafia co najmniej jeden nowy tytuł. Zdaniem krytyków twórczość Simica ma w sobie przejrzystość i oryginalność nieosiągalną dla większości współczesnych mu autorów. Od lat konsekwentnie rozwija wątki, które są rodzajem medytacji nad losem jednostki rzuconej w wir historii. Wymykając się prostym kategoryzacjom, mieści w sobie zarówno surrealistyczne obrazy, metafizyczną refleksję, jak i ponurą, portretowaną bez upiększeń, pełną przemocy i rozpaczy rzeczywistość. Tę niekiedy ponurą aurę poeta stara się rozrzedzić wisielczym humorem oraz ironiczną samoświadomością. W efekcie otrzymujemy styl będący, zdaniem krytyków, czymś wyjątkowym w amerykańskiej literaturze. O swojej metodzie poetyckiej Simic w jednym z wywiadów powiedział: podczas zapisywania słów na kartce papieru zaczynają się nasuwać różne skojarzenia. Chciałoby się powiedzieć: mój Boże, jak coś takiego mogło przyjść mi do głowy? W procesie twórczym pozwalam sobie podążać za nimi po to, aby zobaczyć, dokąd mnie zaprowadzą. Widać, że poeta urodzony w naszej części świata, bo pisze o ludziach borykających się z historią. Proszę Państwa, przed Państwem laureat tegorocznej nagrody imienia Zbigniewa Herberta, pan Charles Simic. Zapraszamy. Prosimy panią Lidię Dimkowską o wygłoszenie oficjalnej laudacji w imieniu całego jury. Dear ladies and gentlemen, panie i panowie, mamy szczęście gościć wśród nas laureata tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta, wielkiego poetę Charlesa Simica. Szanowny panie, przypadł mi zaszczyt złożyć hołd pańskiej twórczości, za sprawą której jest pan dziś między nami. Charles Simic przybył do Stanów Zjednoczonych jako młody emigrant. Nie tylko opanował język swojej nowej ojczyzny, ale również wzbogacił go olbrzymim skarbcem własnego języka poetyckiego.
Już w latach 70. jego dzieło powszechnie uznano za wielką poezję amerykańską. Dziś wielu uważa go za najświetniejszego poetę Ameryki. Charles Simic jest poetą, który stał się szkołą poetycką, ruchem poetyckim, żyjącym klasykiem. Czytają go i wciąż na nowo odczytują starzy i młodzi czytelnicy. Jego poezja, będąca mieszaniną tragizmu i komizmu, głośnego śmiechu przez łzy, tak charakterystycznego dla wschodnioeuropejskiego poczucia humoru, jest zarazem przepełniona poczuciem konkretu i realizmem właściwym literaturze amerykańskiej. To połączenie najlepiej definiuje dzieło Charlesa Simica, czyniąc je jednocześnie amerykańskim i europejskim, w duchu najlepszej tradycji obu kultur. Ta poezja rodzi się na granicy wyobraźni i rzeczywistości, metafory i metonimii, ziemi i nieba, względności i absolutu, tam, gdzie mrok styka się ze śmiechem dziecka, na granicy pomiędzy utraconym i odnalezionym. Granica wywołuje lęk i niepewność, lecz także dziecięcą ciekawość. Jest przestrzenią absurdu, przejściem ku egzystencjalnemu uwolnieniu, polem uprawiania poezji, której żywiołem jest dualizm. Poeta nie posiada biletu powrotnego dokądkolwiek, lecz zna metafizyczne pasaże, prowadzące go do początków życia, do domu dzieciństwa, do miejsca urodzenia. Możemy usłyszeć kroki niemieckich żołnierzy, maszerujących obok kamienicy w Belgradzie, a potem zaraz zanurzyć się w nastroju domostwa w New Hampshire. Charles Simic jest poetą kondycji człowieka żyjącego w świetle tyleż realnym, co surrealnym, zarazem głębokim i marginalnym. Tym, co najsilniej wiąże go ze Zbigniewem Herbertem, jest humanistyczna perspektywa, z której obserwuje on rzeczywistość. Europa Środkowa w poezji Herberta i Europa Wschodnia w poezji Simica są czymś więcej niż regionami geograficznymi. Stanowią kulturową pamięć obecną w twórczości obu poetów oraz współtworzą ich wysublimowaną poetycką wrażliwość. Obydwaj twórcy byli przecież świadkami najważniejszych i najbardziej dramatycznych przemian w najnowszej historii Europy i Stanów Zjednoczonych. Charles Simic szuka odpowiedzi na najważniejsze pytania egzystencjalne. Kim jestem? Kim jesteś? Kim jesteśmy? Co więcej, stawia pytania rozpoczynające się od dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego ty? Dlaczego my? Dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy? Czujemy to, co czujemy? Działamy tak, jak działamy? Tych pytań jest więcej. W poszukiwaniu odpowiedzi poeta zanurza się głęboko w toń realności i fantazji, w archetypiczne wody przeszłości i wartki nurt egzystencjalnych, politycznych i społecznych zjawisk dnia dzisiejszego. Poezja Charlesa Simica jest jak beczka bez dna. Im więcej czytamy, tym więcej chcemy czytać. Polscy czytelnicy mają szczęście, że mogą cieszyć się Charlesem Simiciem jako laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Nasz świat ma szczęście, że pojawiła się na nim nieśmiertelna poezja tych wielkich poetów. Szanowni Państwo, Charles Simic i Zbigniew Herbert. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Po takiej laudacji naprawdę chce się czytać wiersze Charlesa Simica, co Państwu bardzo serdecznie polecamy i teraz zapraszamy na scenę do wręczenia nagrody. Panią Katarzynę Herbert oraz pana Piotra Chełmińskiego, członka zarządu PKN Orlen, sponsora tej nagrody. Zapraszamy i prosimy o fanfary. Thank you.
co Państwo widzicie, to jest statuetka przygotowana przez pracownię Szaroszyk and Rycerski, architekci. I możemy chyba zdradzić, że towarzyszy jej czek na dość sympatyczną kwotę 50 tysięcy dolarów. Panie prezesie, bardzo prosimy o rozstanie się z tymi przedmiotami. Fotoreporterów pod scenę. No, Poprosimy teraz o kilka zdań przedstawiciela Orlenu. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, kuchenny metafizyk, skory do zgrywy egzystencjalista, ironista pustki, pisarz wystawiający czułki na paradoks, zdradzający słabość do filozofii, okazujący sceptyk, wizjoner. Tak pisał o nim jeden z jurorów konkursu, który dziś mamy okazję celebrować. Jednak Charlesa Simica, bo o nim oczywiście mowa, możemy też śmiało nazwać prawdziwym człowiekiem renesansu. Wśród jego zainteresowań znajdują się bowiem jazz, sztuka, krytyka literacka. Jest przecież tłumaczem, eseistą i filozofem, autorem rozważań na temat współczesnej poezji amerykańskiej, a także entuzjastą poezji polskiej. W ostatnich latach nikt nie zrobił dla niej tyle, co nasz dzisiejszy laureat. Autor esejów o Różewiczu, Herbercie czy Szymborskiej, publikowanych na łamach New York Review of Books czy New Yorkera. Charles Simic, znany z poczucia humoru i dystansu, a przede wszystkim skłonności oraz niezwykłej umiejętności celnego komentowania rzeczywistości. Swoje dokonania i swoją osobę potrafi sprowadzić do prostej formy gramatycznej. Charles Simic jest zdaniem. Zdanie ma początek i koniec. To dla mnie ogromny zaszczyt, że dziś w imieniu PKN Orlen mam okazję uhonorować Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta właśnie tego wielkiego i skromnego artystę. Mr. Simic, please accept my congratulations. Thank you. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. I osoba, na którą czekamy dzisiejszego wieczoru, równie mocno jak na laureata, czyli pani Katarzyna Herbertowa. Witamy bardzo gorąco i bardzo proszę. Szanowni Państwo, jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona tą uroczystością, która jest drugą edycją literackiej nagrody imienia Zbigniewa Herberta. I jestem bardzo szczęśliwa, że tą nagrodę otrzymał wielki poeta Charles Simic. Jestem zdumiona, że tak wiele osób przyszło i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się znowu tutaj. Dziękuję Państwu z całego serca. Wielkie brawa dla laureata, wielkie brawa dla Zbigniewa Herberta i dla pani Katarzyny Herbert. Piękny, wzruszający moment. Pani Katarzyna, to tylko część czytelników Zbigniewa Herberta, także proszę się nie dziwić, że jest nas aż tylu na tej sali. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy pani Katarzynie Herbert. Oddajemy głos Lidii laureatowi. Dymkowskiej i panu Piotrowi Chełmińskiemu. Prosimy o przemówienie i o wiersze. Good evening. I'm truly humbled to be here tonight. Z pokorą i onieśmieleniem odbieram dziś Międzynarodową Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta w mieście i kraju, który wydał tylu wielkich pisarzy i poetów, z których niektórzy, tak jak Herbert, byli dla mnie niezwykle ważni. Za ten honor chciałbym podziękować pani Katarzynie Herbert i jej fundacji,
członkom jury złożonemu ze znakomitych poetów i krytyków, sponsorowi nagrody firmie PKN Orlen, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego panu Bogdanowi Zdrojewskiemu za wspieranie fundacji imienia Zbigniewa Herberta, wydawnictwu A5 oraz państwu Krynickim za to, że wydali z okazji tego spotkania moją książkę. Dziękuję wszystkim. Chciałbym również powiedzieć kilka słów o tym, czym jest dla mnie ta nagroda. Urodziłem się w 1938 roku w Belgradzie i odebrałem, jak nazwał to Jan Kot, typową wschodnioeuropejską edukację. Jej podstaw udzielili nam Hitler i Stalin. Ale wkrótce, po odrobieniu tej lekcji, podjąłem naukę gdzie indziej, w zupełnie innej szkole w Stanach Zjednoczonych. Kraju, w którym żyję od ponad 60 lat i który nazywam ojczyzną. Moją tożsamość jeszcze bardziej komplikuje fakt, że wkrótce po przybyciu do Ameryki zacząłem pisać wiersze od razu po angielsku. To drażni niektórych moich amerykańskich i europejskich czytelników, którzy nie bardzo wiedzą, jak mnie zaszufladkować. Jakakolwiek byłaby odpowiedź na to pytanie, zawsze podziwiałem i czułem swoiste powinowactwo z poezją polską, zwłaszcza z twórczością Zbigniewa Herberta. Po raz pierwszy zetknąłem się z nią w wieku lat dwudziestu kilku w pewnej antologii poetyckiej. Trafiała do mnie bardziej niż wszystko, co dotąd czytałem. Herbert opisywał znaną mi rzeczywistość ogarniętej wojną Europy. W jego poczuciu humoru rozpoznawałem pokrewną duszę. Jeśli zadaniem sztuki jest godzić piękno i grozę, komedię i tragedię oraz inne tego rodzaju przeciwieństwa, Herbertowi udało się znaleźć na to sposób. Te wiersze stworzy człowiek głęboko myślący i jasno piszący o bardzo różnych rzeczach. Ktoś, kto umiał opowiadać historię i potrafił śmieszyć. Nienawidził rasy zwycięzców i jego przymierze z pokonanymi wydawało mu się odziedziczone, powiedział kiedyś o sobie. To on nauczył mnie, a może potwierdził moje przeczucie, jak ważną rolę w twórczości poetyckiej odgrywa wyobraźnia. Herbert chciał uczynić ją narzędziem współczucia i tak też zrobił. Pięciu mężczyzn rozmawiających o sposobach na kaca w celi, z której zostaną zabrani i straceni o świcie, czy kura przechadzająca się po błocie i gdacząca z samozadowolenia, do każdego tematu podchodził z równą uwagą i współczuciem. W swoich wierszach umiał nie tylko skłonić nas do myślenia, wiedział również, jak skruszyć nasze serca. A zatem chcę podziękować mu za wszystko, co kiedykolwiek napisał, za wszystkie dni i noce, które spędziłem w jego towarzystwie, za każdym razem czując się trochę bogatszy. A teraz przeczytam moje wiersze. Fork. This strange thing must have crept right out of hell. It resembles a bird's foot worn around the cannibal's neck. As you hold it in your hand, as you stab with it into a piece of meat, it is possible to imagine the rest of the bird. Its head, which like your fist, is large, bold, beakless, and blind. Cabbage. She was about to chop the head in half, but I made her reconsider by telling her, cabbage symbolizes mysterious love. Or so said one Charles Fourier,
who said many other strange and wonderful things, so that people called him mad behind his back. Whereupon I kissed the back of her neck ever so gently, whereupon she cut the cabbage in two with a single stroke of the knife. Thank you. Thank you. Dziękujemy. Proszę Państwa, tłumaczenia wierszy Charlesa Simika, które widzieliście Państwo na ekranie, są autorstwa Stanisława Barańczaka, jeszcze jednego poety blisko związanego ze Zbigniewem Herbertem. Pochodzą one z książki Madonny z dorysowaną szpicbródką. Zaznaczyłem na żółto, żeby Państwo wiedzieli od razu, że już przeczytałem oczywiście. Wydanej książki właśnie przez wydawnictwo A5, która czeka na Państwa w kuluarach teatru. Nie wystarczy mówić, że się lubi poezję, należy ją również kupować. Jaka to przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu, gdzie głównym bohaterem są poeci, gdzie czyta się wiersze. Bo wiersze dla Zbigniewa Herberta, ten ciemny, pionowy kształt na białym tle, to było coś więcej niż tylko wyraz artystyczny. To była próba ratunku przed chaosem, przed upadkiem. On sam dosyć żartobliwie to komentował. Pisał, że uważa się za człowieka, który nie mając możliwości na przykład leczenia albo wynajdywania proszku do mycia naczyń na przykład, chce działać, pomagać, dotrzeć do jak największej liczby ludzi. My dzisiejszego wieczoru też z poezją Zbigniewa Herberta chcemy dotrzeć do jak największej liczby czytelników. Starając się także nieco przynajmniej podtrzymywać jego ton, którym powagę przełamywał, jak widać, autoironią. Chociaż czasem, jak wiemy, decydował się na ton zupełnie serio. Tak jest w jednym z najbardziej znanych jego wierszy, zatytułowanym Potęga smaku. Wierszu oczywiście mówiącym o kuszeniu lat stalinowskich, ale także i dzisiaj mogącym być dla nas pewnym drogowskazem. A wiersz ten przedstawi Państwu, przypomni Państwu raczej, pan Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego, a przede wszystkim wybitny aktor. Zapraszamy. Potęga smaku. Pani profesor Izydorze Dąbskiej. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jako płatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste, ich retoryka była aż nazbyt parciana. Marek Tuliusz obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktiwu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów.
Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy panu Andrzejowi Sewerynowi za piękną interpretację wiersza Zbigniewa Herberta. Ja tylko dodam, że pan dyrektor już drugi raz gości nagrodę imienia Zbigniewa Herberta w Teatrze Polskim. W tym roku nawet opóźnił rozpoczęcie remontu teatru, także jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyjmuje nas u siebie. Bardzo dziękujemy, ale proszę się nie niepokoić tym brakiem remontu. Wszystko jest pod kontrolą. Możemy też łatwo pomyśleć, słuchając słów Zbigniewa Herberta, że tak naprawdę jednak wymagało to wiele, ta niezgoda, odmowa i upór. My państwu bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym gościom. Jeszcze raz gratulujemy laureatowi. Zapraszamy na ostatni utwór. No i widzimy się pewnie w kuluarach. Dziękujemy bardzo. Ify Ude oraz Michał Chęć przed państwem. Po ostrych pochyłościach czasem piął się po